Ja mam największą masę, ja mam największą masę, ja mam największą masę, ja mam największą masę. Brzuch wielki mam jak basen i w dupią się kiełbasę. Ciągle mnie męczy kaszel, ja mam największą masę. Panie bezdomny. Prawie mi furę rozjebałeś. Cztery zielone światła. Przekroczyłeś kurwa prędkość trzy razy. Się chuje wyzywają w najgorszy. Pana kurwa jeszcze zadzwonić? Bierze się na komendę. Ej, chodź tu gościu, co? Co jest? Byś mnie kurwa rozjechał! Sorry, ale gość sprzedawał narko i go goniłem. Kto? No tu na BMX się zapierdalał kurwa, ale nie chcę mi się za nim nawet. Kurwa, nie widziałem nawet, że tu jakiś BMX jechał. No jechał jakiś menel kurwa na BMX się go goniłem. Dobra, nie, to nic się nie stało, sorry, że cię zahamowałem. Nie no, w porządku, się w niczym kurde, no siema! Ja nie wiem, który to jest kurwa numer do menela. Ten chyba. No! Przypał był. No widziałem jak leciałeś. Już cię nie no, goni. Ja się chowam. Nie, już cię nie goni, spokojnie. Gang Unit. No, Gang Unit widziałem właśnie, zamaskowany. Sprzedaję dalej. No, ilo. No, właśnie jesteś śmierć, jakaś sprawa, bo myś jakiś ten, taki przystawowy ten, chwycić do mnie. No, kurwa, jakaś tam. Nie wiem, co ja wiem, ale za tobą stoi... Chyba z tego co pamiętam, trener personalny? Tak, trzeba się przedstawić. Taka kurwa pompa, że aż mi żyły w dresie jebły. No, dokładnie. Pan jest tutaj trenerem personalnym do niego. Możesz się zwrócić bardziej niż do mnie. Nie, warto spróbować. Będą. Dzień dobry. Dzień dobry. I batonika mi pani da. Dobra. Co się kurwa ślinisz, gościu w kasku? Co nie? Chodzisz i się ślinisz. Zdejmij kask, jak chcesz ćwiczyć. Nie, ja się wstydzę. Nic ci na łeb nie spadnie. Idź na bieżnię biegać. Dobrze. Schowaj sobie Alojzy do szafki rzeczy może, co? No spoko. Co? No to kup. No nie. I 193 194 po 97. Dajesz kurwa. Charakterem to zrobię. Raz, dwa, 200. Pan tyle na raz robi? 200 zajebałem pompę, kościu. Kurwa, zaraz wyniosę normalnie ten kanister. Gdzie jest ten, co piszczy? Tak na raz pan robi? Na raz się nie pierdolę. Ręce wężej. I nie podskakuj przy ćwiczeniu. Za ciężkie ćwiczenie jak dla ciebie. Dla kobiet polecam brzuszki. Dobra. Tu brzuszki se zrób, no. Dobra,
Bo w tych butach Timberlandach to chyba ważysz 6 kilo więcej. Przebierz się następny raz na siłownię. Dobrze. No i nie widziałem, jak to świeci. Dobra, odpoczywam. O, złapałem po swojemu. Ale, ale gnój. Bo ty Sebuś, to do roboty musisz iść. Dobranoc, Sebuś. Buzi, buzi. Ura, pierdola. Aż ty dajesz radę w takim wieku? I 37. I 38. Przecież żartuję. Ja pierdolę, to też dla ciebie za ciężkie? Na bieżni ustaw se 8 i se pobiegaj. Ty to chyba sobie powinieneś takiego trenera personalnego 24/7 załatwić. On to kurwa opiekunkę chyba. Na bieżni idź, kurwa, nie tu się kręcisz przy ciężarach, ci krzywda stanie, będzie na mnie. Wiem, że nie mam miniaturki, a nie umiem zrobić miniaturki, a odcinka nie mogę znaleźć. Jutro będzie najwyżej. Jeszcze poszukam po live, ale... Ty co? O kurczę, spokojnie. W drzwiach kurwa stawiasz rower? W drzwiach? Nie. Tu jest kurwa zadź, jaki jest parking. Ty w drzwiach postawiłeś jak debil. No, trenerze, mam sprawę. No? Co do wczoraj. Tylko na bok. Alojzy, idź na chwilę, idź. Alojzy, jak ci przypierdolę, to ci nawet kask nie pomoże. Alojzy, wyjedź rowerem w ogóle. Kurwa. To jedź, jedź do Szymona rowerzysty, ci naprawi. Gdzie on mieszka? I na 48. A gdzie to nie? To. Zapytaj kogoś na ulicy. Simon. Ej, mogę na chwileczkę, za czas jeszcze? No. Bo ty mi wczoraj, nie wiem czy pamiętasz, sterydy sprzedawałeś, czy tam sterydiany. No, coś tam mogłem robić, Boże, nie. No, nie, i sam was nie zajmuję, tylko nie mogę tego znaleźć, kurwa, na czym drugim komputerze, to nie jest mój komputer. Zajebali z auta? Nie, to ja nie wiem, kto ci to zrobił, bo ja nikomu nie mówiłem, że ci sprzedałem. Znaczy nie, no czy nie masz sprzedać więcej, bo mi zajebali po prostu. I teraz nie mam, chyba że bezdomnych znajdź, że oni jakieś mieli. Znaczy no, bezdomny właśnie miał mi z budki telefonicznej, w ogóle chłop do mnie, że kurwa z budki telefonicznej mi SMS-a wyślę, no to kurwa... Oni potrafią. Szukaj bezdomnych, oni podobno dobrze handlują tym gównem. Dobra, a gdzie mogę ich szukać mniej więcej? I na śmietniku, no a gdzie? Lecę, no to poszukam. Lecę, bo muszę, wiesz, obiad zrobić. Dobra, dzięki, siema. No ja zaraz kończę live, będę szukał zaraz. Mówiłem, że robię na swoje. No kurwa, zero szacunku. Co wy piszecie? Kurwa mać! Przecież czy to jest moja wina? Czy to jest kurwa moja wina? Jak ja w Photoshopie, to ja umiem go odpalić, kurwa. Gdy to ode mnie zależało, to on 10 rzucił w jeden dzień odcinek, bym miał to w chuju. I tak kurwa żaden odcinek mi nie zarabia, więc żadnej różnicy nie ma. Żadnej kurwa różnicy dla mnie nie ma, czy wrzucę 10 odcinków, czy jeden w jeden dzień. Czy zrobię 3 wyświetlenia, czy 1 000 000. Mój kanał kurwa z rok nie zarabia pieniędzy.
Napisałem do Kuby na SMS-a i napisałem do Kuby na Instagramie. No może śpi, kurwa, no nie wiem. Jak znajdę odcinek, to wam wrzucę bez jebanej miniaturki i ten, będzie kurwa na tym. Jutro się ją doda. Ja tu tak wściekły już. Jak widzę, co piszecie, to mi się kurwa odechciewa. Murarzem mogłem być, kurwa. Isy, chłopaki, bu! I co, kurwa? Tak się schowałem. To szefie, mam kasę dla pana. Skąd? Wypłaciłeś? Czekaj, zdejmę to gówno ze łba. Proszę. Dziękuję. Piątka jest pita, każdy się wita. To gdzie są chłopaki? Poszli się wysrać? Gadają z sklepiska, rzucił jak ze sklepa, chcieli jedzenie kupić i nie mogą. Nie wiem, chyba wysrać się poszli, bo ich nie ma. Jakie graby zajebiste. Fajne czyli... graby, nie? Ja jeszcze mi się podoba ten, żółty kolor to tego, tej beczki mi się podoba, żółty kolor. Takich palimy zawsze. Ty, kurwa, auto nam chyba zajebali. No, Brachol chyba w autobusie jedzie, chowa się za kanapą, żeby konduktor go nie złapał. On bez biletu. A gdzie jest auto? No właśnie, nie wiem! To z buta lecimy, bo roweru tu nigdzie nie da się wyborzyć. Dobrze, pozdrawiam, dziękuję za piąteczkę. Na złomowisku. Co? Z wypożyczenia roweru. Przypomniałem, misja. Gdzie, kurwa? Na złomowisko, no tam jest złomowisko, tam kiedyś pracowaliśmy, ale złomowisko zamknęli, bo lokalny ten zbankrutował. Ty, ale gdzie to, kurwa, daleko to jest? No nie, blisko. To podejdziemy, tylko poczekamy za chłopakami, weź tam im puknij, że z kibla wyszli. Dziękuję bardzo za czynyszki. Bomba pierdolnie. Oj, widzę, że liszka uleciała, pieniądz się zgadza. O, jest. Nie wchodzi, szef. Dosrany aż kurwa dmuchu, jak drzwi uchyliłeś. I w Katowicach, tam będzie. Może nic u nas na Melinie. Od naiwnych debili. Gdzie to, to chciałeś tu gdzie? Tu, tak? To jest te złomowisko? Tak, tam jest złomowisko, taki samolot, tam rozbierają go już chyba od paru miesięcy, ale go nie rozbieram, bo zbankrutował ten szefo, debil. No dobra, no to to co, no gdzie oni są, kurwa? Mówiłem, żeby tych kabli nie kradł tym miedziom, a on mówi, nie, ukradnę, jego skarbówka złapała. No ale ja też kiedyś na budowie robiłem, to wiesz, skrawki jak zostawały, to w siatkę brałem, potem denaturatem polewałem, opalałem, no i tak się pierwszego siana, ja się tak pierwszego siana dorobiłem. My na szpitalu ostatnio kamery przycięliśmy i wzięliśmy, jeszcze jak za pana nie pracowaliśmy. No to króciutko, no widzę, że dobrze się bawicie, se radzicie, chłopaki? Trzeba sobie jakoś radzić w życiu. Latarę masz? Tak, ciemno jest właśnie. Że nas jakieś kurwa węże nie pogryzły, czy inny chuj tutaj? Jakaś kuna. Chuj z kuną, ja się pająków boję. O kurwa, Gargamel. Gdzie masz ten rower? Dwa wędkę ma. Ty domu nie okradaj, tylko roweru szukamy. Jaką kawę polecę? Wziąłbym stakiona Melinka. Mogę sobie wziąć, szefie, proszę. To później, chodź, przyjedziesz z rowerem, chodź. To trzeba powiedz. No dawaj, lecimy. Szef nie biegnie, bo się spłaci. Uj, dawaj, kurwa, lecimy. O, widać już samolot. Co to jest? Kojot? Bombowiec. Nie, kurwa, ten zwierzak, co tam idzie. Kurwa, kojot. Taki oni psy tu pies, mają? Taki pies, ale trochę dziwny. Ty, jak oni tu psy mają, to może jest jakiś cieczka. Z Trójmiasta pozdrowienia? Siemanko. Dziękuję bardzo. Z Trójmiasta 10 zł. Dziękuję, misiu. Dobra, biegniemy, bo ja się boję tego psa, że nas gryźnie. Chyba zniknął. Nie zniknął, jest tam dalej, kurwa, wiesz? Chodź, dawaj. Słyszysz, kurwa, jak wyje? No kurwa, boję się. Szybciej, szef. Szef to taki szeroki, że się buje na boki.
Bo ja to kawo chłopa jestem, wiesz? Od kiedy walę tego teścia, to może i wolniej biegam, ale mocniej biję. Pan teścia bije? No, bije. Co on panu zrobił? Nie lubię śmiecia. To króciutko z nim. No, wiesz, jak wspólnie jedną dupę rąbiemy, no to szkoda, nie? To kurwa. No, ja teściową i on też teściową. I się kłócimy. To chujowa sprawa. Ale mi kurwa w klapki naleciało piasku. Teraz cicho, trzeba być cicho, bo to ochrona jest. Pokaż, jest. Czekaj, ja go znokautuję, czekaj. Schowaj się. Ty mu wyświecisz latarą, jak podejdę, a ja mu wyjebię. Czekaj. Poczekaj na mój znak. Sowiaczek po zdrodyszka 5 zł. Dziękuję za dychę. Dziękuję bardzo za dysię. Kurwa, ktoś zadzwonił teraz, ale nie wytrzyma. Dzwoni jakiś debil. Synek, nie mogę, rower kradnę. Słyszysz? Rower kradnę. Zadzwoń później. Gdzie jest ten kurwa cieć? Przysięgłem, że co stało. Nitrytycznie jest zaczęte renderowanie nawet, no mi się to trzeba pokroić, to nie jest tak hopsiu. Ty gdzie on kurwa jest? Łaś kurwa chujowo. Poszedł w pizdu, dobra, szybko po rower. Zajmij się obudzić. Gdzie to trzeba iść? To było otwarte? Dobra, lecimy. Kurwa, co taki mały? No to co do nich? Oni są? Ty słuchaj. Co, lecimy do nich? Powiedz im, że wzięli se rowery, że ty jest unieszkodliwiony. Lecimy do miasta, musimy auto jakieś załatwić. Się opierdza, jak tu się ciężko depta. Szybciej, lecimy. No, a ja kurwa klawisze stałe. Live. No ty do strania się tak źle poczuł, że odleciał. Niedobrze był? Tak. Bo no serio na tego koronawirusa zachorował. A ten drugi to nie wiem, nadal chyba zdra. Dobra, no to no oni muszą przyjechać, nie? Za jaki fajny wózek byś miał. No. Ale pusty, nie naładowany, tak ja nie biorę. Ty kurwa, że tu żadnego auta nie było? A może... No cóż, szefo, jak ty pan... Zajebać chce! O, nieładnie. Oddamy mu, kurwa, później. To taki wujek. Mój wujek. Przyszywany. Tu? Mieszka. To może mu weźmiemy. No to dawaj, jedziemy po auto do wujka. No. To prowadź. Przecież to... Od tych sterydów to coś wolno się jedzie. No nie ma co się, bo ja masy nie chcę stracić, wiesz? Nie mogę się spocić. Ten też lubi pojeździć autkiem. Tutaj gdzieś będzie tam, za tą sterydą. Tu? No przez te tory trzeba przyjechać. O, kurwa, jedzie pociąg. Szybko w szefie. Ja to się boję! To
kiu, konduktorze! Ogarnij auto, ja tu poczekam. Nie wujka. Macie mnie jak bomba pierdolna. Tak, słucham. No, ja znajdę, ja przyjadę. I co się stanęło? No już jestem, to ja już. No to my jesteśmy na stacji, zaraz przyjedziemy. Tylko napisz tam, gdzie jesteś. Umiesz wysłać GPS? Ja ciebie również, dziękuję bardzo. Na tej stacji to byliśmy wcześniej. Na stacji. Jakieś gangsterzy się tu kręcą. Pójdź im do dupy. Może oni ukradli auto nasze. Spisz rejestrację. No, tak. Odjechali, szybcy byli. Dobra, czekam na tej stacji do wcześniej. No się ma. O kurwa, to muszę do niego skajać. Ja pierdolę. Wujek dał mi auto. Twój wujek tym kurwa jeździ? Tak, a cię nie podoba się zajebiste? Nie, no zajebiste jest, tylko kurwa ja nie wiem jak chłopaków w tym przewieziemy. No nie wiem, no dziś na dach wejdą. No nie wiem. No dobra, chuj, jedziemy, spróbujemy. No, dawaj. Nie szefa prowadzi, bo się boję. Ja mam takie problemy, że to ja pada też krople, rozumiem pan. Ty, ale jak oni tu wejdą? Z tyłu wejdą? Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, zaznacz mi na telefonie, gdzie to trzeba do nich jechać. Już. Nie wiem, czy tym się nie zakopiemy, jak będziemy jechać przez ten piasek. Coś ty, gościu, kurwa, nie widzisz, gdzie ja jestem? Na ten co pas zjedź, kurwa, gościu. Wysiadę z auta. A to jest... Odejdź, ci nie jebną! Chuju! To twój wujek? To był wujek. No to bierz auto wujka! Leć tym po nich, a ja jadę dobra. Tym! Dobra. Szybko, zaś się ocknie! Nie. Kurwa! Jak szatan! Ale gnój. Wiecie, jak to ciężko utrzymać? 8 dych to sunie. Jak? O kurwa! Gościu! Dobrze, pas zapięłem. Dawaj, dawaj. Jestem szefie. Jedź dookoła, ja tędy chyba przyjadę. Dobry. Panowie, wszystko w porządku. No, pańcu. No, kto to? Zastanawiam się, że jakieś wyścigi tutaj robić. Nie, ja się boję, że się zakopę, muszę szybko wyjechać. Co za gościu? O kurwa, siadaj, dawaj, lecimy, jakiś gościu tu jeździ. Gdzie jest ten? Kto? Dalej w czapce. Aż jest na czoło. Powiedział, że idzie spać gdzieś pczaki. Kucha, dobra. O, to ci gangsterzy. Nie zwracaj uwagi. Lecimy poboczem, nikt nas nie zobaczy. Ja za nami nie jedzie Edzio w aucie? Takim niebieskim? No. To Edzio, no. Z jego wuja najebałem i zajebaliśmy mu wózek i auto. A, no to właśnie auto się przed mojego. Ty, on nie wie, gdzie jedziemy. No właśnie, może pójdziemy. Zadzwoń do niego.